Dzień dobry, kochani słuchacze. Dziś w kalendarzu mamy 9 listopada 2019 roku. I witają Państwa serdecznie w studiu Radia Niezależność. Maria Pysz niezmiennie przy mikrofonie, przy konsulecie Wasyl Czuczman. Jesteśmy w przededniu Dnia Niepodległości. Dzisiaj oczywiście oczekuje wszystkich Państwa audycja niepodległościowa. W Lwowie zawsze pada, a oficjalnie, jak to się mówi, od 1256. A kto z nami trzyma sztamy, temu lepiej, jak u mamy. To my, 106,7 FM. A kto z nami trzyma sztamy, temu lepiej niż u mamy. Witam Państwa serdecznie, Piotr Sobota. W ten wyjątkowy dzień chcę Państwu przypomnieć rok 1945 i sposób, w jaki grupa młodych ludzi uczciła wówczas święto polskiej niepodległości. Jaki to był pomysł? Wysadzenie pomnika Armii Czerwonej. Ale może najpierw przypomnę fragment relacji z Krosna i temat, którym nasza audycja zajmowała się w kwietniu 2015 roku. Pan poseł Piotr Babinec, w Krośnie odnowiliśmy za nasze pieniądze pomnik naszych wybawicieli Armii Czerwonej. Ten pomnik okupacyjnej Armii Sowieckiej został wzniesiony w Krośnie w 1945 roku na jednoznaczne żądanie pionu politycznego Armii Sowieckiej. Według sowieckiego projektu z napisami sławiącymi bohaterów wojny ojczyźnianej, sławiącymi wielką, niezwyciężoną Armię Czerwoną, to także Sowieci wskazali miejsce lokalizowania tego pomnika, czyli w centrum miasta, w ich założeniu, żeby jak najdłużej ten pomnik tutaj symbolizował nie to, co formalnie jest w nazwie pomnika, czyli wdzięczność wyzwolicielom, tylko coś zupełnie innego, żeby był symbolem sowieckiej okupacji, sowieckiej dominacji nad Polską, w tym przypadku nad naszą małą ojczyzną, czyli nad Krosnem. Sara Luczaj, jest pani obywatelką brytyjską. Jak dawno przebywa pani w Polsce? Mieszkam tutaj od 17 lat. Czyli można powiedzieć, że w pewnym sensie zżyła się pani z kulturą polską. Zna pani historię? Trudno tutaj mieszkać i nie myśleć w ogóle o historii. Jak zrozumieć fakt odnawiania pomnika żołnierzy radzieckich w centrum miasta? No nie da się dla mnie na poziom zwykłej ludzkiej tego pojąć. Nie rozumiem za bardzo. Szczególnie w tej sytuacji, tym co się dzieje na Ukrainie w tej chwili, to tak mi się wydaje bardzo dziwnie. Młodzież wykazała się dużym hartem ducha, bo pod okupacją sowiecką dopuściła się próby wysadzenia tego pomnika. Tak, miało to miejsce nawet już w listopadzie 1945 roku, czyli tuż po wzniesieniu tego strasznego sowieckiego obelisku. Czwórka młodych uczniów krośnieńskiego liceum przeprowadziła próbę wysadzenia pomnika. Tak, państwo się nie przesłyszeli. W Krośnie prezydent tego miasta Piotr Przytocki złożył wniosek do Urzędu Ochrony Zabytków o remont pomnika Armii Czerwonej. Z pieniędzy podatników wydano na ten cel 15 tysięcy złotych. I na tym temat można by zamknąć, gdyby nie przypadek, który połączył moje losy z panem Ryszardem Sługockim, dziennikarzem, podróżnikiem, dyplomatą, a przede wszystkim członkiem Armii Krajowej, człowiekiem, który 11 listopada wraz z przyjaciółmi wysadził odnowiony niedawno pomnik Armii Czerwonej. Moim i państwa gościem będzie pan Ryszard Sługocki. Zapraszam. Można powiedzieć o panu bohater? Nie czuję się absolutnie. Myśmy się czuli pokrzywdzeni przez akt aresztowania naszych współtowarzyszy, kolegów walki poprzednio przeciwko Niemcom. Za nasz wysiłek nas Sowieci aresztowali, moich kolegów. I stąd uważaliśmy za właściwe pokazać sprzeciw temu. Dlatego 11 listopada, w Dzień Niepodległości, wysadziliśmy ten pomnik. W gruncie rzeczy było to takie poczucie odpowiedzialności, ponieważ nam zagraża niebezpieczeństwo, to musimy się po prostu bronić wszystkimi dostępnymi środkami. 11 listopada się zbliża, kolejny, tak, a jednak nasze władze dokonały tego aktu i z pańskich również podatków ten pomnik został w Krośnie odnowiony. Co pan o tym myśli? No jest to o tyle zaskakujące, że w wielu innych częściach naszego kraju tego rodzaju pomniki już poznikały i nikt nie podejmuje tego typu działalności, żeby pomniki tych, którzy w zasadzie, bo to jest taka dość skomplikowana
historia. Z jednej strony wyzwolili nas spod okrucieństwa niemieckiej okupacji, a z drugiej strony sami okazali się niewiele gorszymi okupantami. Myśli pan, że ten fakt jest powszechnie znany w społeczeństwie, że Sowieci nas okupowali? Czy potrzebna jest jakaś edukacja? Na pewno potrzebna jest edukacja, bo przez dłuższy czas ta prawda była zamazywana w okresie, kiedy w Polsce rządzili komuniści, bo wtedy przedstawiano Armię Czerwoną i w ogóle Związek Sowiecki jako naszych wyzwolicieli. Ale to byli tacy wyzwoliciele zaborcy, którzy uwolnili nas od jednego, a sami zajęli niejako jego miejsce. I byli to ci, którzy jeszcze wcześniej okazali się być właśnie przez cały okres od czasu, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 18 roku, okazali się naszymi wrogami. Ponieważ rozmowa będzie wyemitowana we Lwowie, to zapytam mojego bohatera, bo tak będę pana tytułował, o korzenie, o których pan wspominał, o korzenie kresowe. Pradziadek Józef Sługocki, który był chrzczony w miejscowości Chinilcze w tamtym kościele katolickim w roku 1856. Znalazłem dokumenty dotyczące mojej rodziny i chciałem się czegoś więcej dowiedzieć. Wobec tego pojechaliśmy do Krzemieńca najpierw, a potem skorzystałem z tej okazji i wynajętym samochodem pojechaliśmy do tych Chinilcz, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda, miejsce, w którym urodził się mój pradziadek. Obejrzeliśmy ten kościół, w którym był chrzczony, który istnieje do dzisiaj, ale pół ruiną w zasadzie. I oczywiście nie ma tam już żadnego Polaka, sami Ukraińcy tam mieszkają. Na początku tego roku razem z moim kuzynem pojechałem tam z nim ponownie, żeby mu pokazać, jak to tam wyglądało, żeby właśnie zwiedzili te okolice, a również pojechali do Kamieńca Podolskiego i do Krzemieńca, do Oleska, które było siedzibą rodu Sobieskich. To robi takie smutne wrażenie, dlatego że większość tych miejsc jest zaniedbanych. Brakuje tam informacji, że to było tak związane z polskością, że to tam zamazywane na Ukrainie. To ja może zapytam, jest pan w świetnej formie, ile pan ma lat? Ja mam w tej chwili lat 92. Urodziłem się 17 czerwca 1928 roku. Wróćmy do pomnika. Jak wyglądały przygotowania? Który to był rok? To był rok 45. Już po zajęciu tych terenów przez Armię Czerwoną i przy wprowadzaniu ustroju komunistycznego. Z tym wiązała się budowa tego pomnika, który powstał na wiosnę 1945 roku, jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej. Mianowicie miejscowy zarząd wojsk sowieckich, to był taki komisarz sowiecki, który tutaj rządził władzę. Powołane jako niby miejscowe władze polskie były tylko takimi marionetkami i oni sobie zawinszowali, żeby taki pomnik wdzięczności postawić. W zasadzie zmuszono istniejące na miejscu instytucje i firmy do sfinansowania tego pomnika, którego projekt opracował sowiecki wojskowy inżynier służący w tutejszej jednostce stacjonującej na terenie Krosna. Jak doszło do tego, że ten pomnik był wysadzony? Ponieważ byliśmy członkami Armii Krajowej, ponieważ walczyliśmy z Niemcami w 1944 roku i uczestniliśmy w obronie powstałej tej enklawy, takiej wyzwolonej spod okupacji niemieckiej na 2 miesiące przed wejściem na ten teren Armii Sowieckiej i potem byliśmy prześladowani. Uważaliśmy, że trzeba jakoś zamanifestować opór społeczeństwa polskiego przeciwko tej nowej okupacji sowieckiej i dlatego w Dzień Niepodległości 11 listopada ten pomnik wysadzimy. W jaki sposób będzie to możliwe? Najpierw postaraliśmy się o materiał wybuchowy. Ekrazyt był używany przez armię sowiecką do sporządzania min przeciwczołgowych. Były takie drewniane skrzynki, w których znajdowały się dwa ładunki materiału wybuchowego ukształtowane tak, że to wyglądało jak takie dwie żółte cegły, a między nimi była spłonka
nad nią coś w rodzaju gwoździa w drewnianej klapce, jak czołg na to najeżdżał, to ten gwóźdź uderzał w tą spłonkę, następował wybuch, no i to wystarczało do wysadzenia czołgów powietrza, poważnego uszkodzenia. Było to zaminowane pole w okolicy Krosta, właśnie trochę dalej w miejscowości Tarnowiec, myśmy o tym wiedzieli, dlatego wybraliśmy się tam na to pole minowe z pewnym narażeniem życia, bo przed tym były jeszcze pole niemieckie, przez które trzeba się było przeczołgać, żeby dostrzec do tych min sowieckich, które były łatwe w obsłudze ze względu na tą konstrukcję bardzo prostą właściwie, a jednocześnie skuteczną. Ściągnęliśmy takie dwie miny, rozbroiliśmy je, bo to było proste odchylenie klapki i po prostu wyjęcie materiału wybuchowego. Tam od znajomego rolnika, który był krewnym jednego z nas, dostaliśmy również ląd i spłonki. Z tym materiałem wróciliśmy do Krosna. Pociągiem trochę się obawiałem, żeby nie było jakichś, bo często się odbywały rewizje, czy to NKWD, czy takiej służby ochrony kolei, która szukała innych rzeczy, często jakichś tam artykułów przed 11 listopada. Sporządziliśmy odpowiedni ładunek wybuchowy w mieszkaniu, w którym zamieszkiwałem z matką i z młodszym bratem. Niedaleko od tego pomnika w Krośnie, ulica, która wtedy nazywała się Różana, dzisiaj Spółdzielca numer 5. No i tam sporządziliśmy ten ładunek. To ważyło parę kilo. Była nas czwórka, Helenka Załuska, Adam Szczepanik, pseudonim As, Zdzisław Szczęsny z Kresów z Wołynia, który miał pseudonim Zis. Wtedy ja razem z tą Lenkośmy tam spacerowali wieczorem, to była godzina 9 wieczór. Bez specjalnych kłopotów udało nam się tam umieścić ten ładunek wybuchowy z boku pomnika i odpalić, to znaczy nie ja, a właśnie kolega Cisław Szczęsny i Adam Szczepanik dokonali tego, kiedy myśmy tam chodzili, patrząc, czy ktoś się nie zbliża, czy nie ma patrolu sowieckiego. Nastąpił wybuch, który obalił część kolumny tego pomnika, bo to był taki przysadzisty pomnik z kolumną, tak, na którym szczycie znajdowała się gwiazda. Odpadły również płyty z piaskowca umieszczone po bokach tego pomnika. To nie został całkiem zniszczony. Wiązało się to z pewnymi szkodami, bo tam Sowieci postawili ten pomnik tuż przy murze klasztoru kapucynów i pobliskiego kościoła i niszcząc pomnik jednocześnie no, spowodowaliśmy pewne szkody, bo wyleciały tam szyby w tym klasztorze i również szyby w mieszkaniach ludzi w najbliższym pobliżu tego pomnika. No i oczywiście reakcja ówczesnych władz była bardzo gwałtowna, rozpoczęły się aresztowania. Władza ludowa nie wiedziała wszystkiego, bo państwo ujawnili się w 2003 roku. Myśmy się ujawnili jako członkowie Armii Krajowej w 1989, już pod koniec władzy komunistycznej, jeszcze przed wyborami. Już wiadomo było, że nikt nas za to za głowę nie złapie, bo myśmy się mniej obawiali się do przyznania do uczestnictwa w Armii Krajowej, tylko baliśmy się, żeby przy jakichś pytaniach nie doszło potem do tego pomnika, prawda? Więc tego byśmy się bali. Nie ulega wątpliwości, że gdyby się sprawa wydała w roku 1945-1946, to czekałaby nas tak zwana czapa, bo na pewno by nas tam rozstrzelali. Jest dość zabawna historia związana z tym, jak IPN państwa odnalazł. Natknąłem się na artykuł zupełnie przypadkowo jednego z pracowników IPN-u, późniejszego posła tutaj z tego terenu, pana Babinica, który opisując samą tą historię wysadzenia pomnika, jednocześnie stwierdził, że dotychczas jeszcze nie wiadomo, kto tego dokonał. No i ja wówczas zadzwoniłem do tutejszego Muzeum Podkarpackiego. Ponieważ będę chciał to wyemitować 11 listopada, może się uda? To jaka jest pana taka krótka refleksja po tym, co pan przeżył? Walczył pan z dwoma okupantami. Czy ta Polska jest taką Polską, o którą pan walczył? Czy może należałoby coś zmienić, a jeśli tak, to co? Odczuwam, że za mało jest informacji, wiadomości, jak to wyglądało w okresie okupacji jednej i drugiej. Potem właściwie tego, co się utworzyło w tej postaci
Polski Ludowej, która przetrwała do tego 89 roku, kiedy wskutek zwycięstwa Solidarności i tych pierwszych jeszcze niepełnych wyborów właściwie odzyskaliśmy w jakimś sensie niepodległość, pozbyliśmy się ustroju komunistycznego, ale jednocześnie on w jakimś sensie trochę przetrwał. Kilkadziesiąt lat właściwie uczono nas takiej pedagogiki i wstydu, że to Polacy to są tacy owacy i że to właściwie powinniśmy tak się roztopić w Zachodzie. Wielkim zadaniem w tej chwili jest przywrócenie prawdziwych proporcji i oświetlenia pewnych wydarzeń historii dla kształtowania świadomości młodych ludzi szczególnie. I tego, żeby oni czuli się jakoś związani z tą przeszłością, bo to jest jednocześnie utrzymanie pewnej tożsamości. Potraktujmy to zatem jako życzenia dla Rzeczpospolitej na 11 listopada. Tak by można było powiedzieć.